Poeta Jan Lechoń napisał w swoim dzienniku: świat, który przeżył Buchenwald i Katyń, niczego już nie czuje. Może ktoś znów nakazać współczucie, przepisać żałobę, zapłakać po umarłych. To wielka, najwyższa sprawa. Jeśli się to nie stanie, to znaczy, że bolszewizm już podeptał to, co było podstawą chrześcijańskiego czucia i już jego piąta kolumna jest w naszych duszach. Trzeba było wrażliwości wielkiego poety, by tak precyzyjnie opisać zapadanie się człowieczeństwa, degradację ludzkiej duszy, i trzeba było człowieka wielkiego ducha, by je powstrzymać w Polsce w naszych współczesnych czasach. Polska powstała po 1989 roku, nie była zainteresowana losami szczątków swych bohaterów. Pamięć miała roztopić się w masowej kulturze. Zmienił to profesor Krzysztof Szwagrzyk i jego zespół. Przerwali razem barierę niemożności i obojętności. Danuta Siedzikówna-Inka, major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka, major Hieronim Dekutowski-Zapora czy podporucznik Feliks Selmanowicz-Zagończyk mają dzięki nim dziś swoje groby. A dla bardzo wielu młodych Polaków ich pogrzeby były chwilami kształtującymi ich na całe życie. Ta najwyższa sprawa, jak pisał poeta, dzięki profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi odmieniła i wciąż odmienia polskie dusze.